ram zam zam ah ram zam zam ah ram zam zam guli 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 ram zam zam ah rapi. Noch ein bisschen schneller. So vielleicht. 1, 2, 3 und 4. Ah ram zam zam ah ram zam zam guli 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 ram zam zam ah ram zam zam ah ram zam zam guli 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 ram zam zam guli 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 ram zam zam ah rapi ah rapi guli 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 ram zam zam. Jesteś mą mamą wspaniałą, kochaną, jedyną na zawsze i kochasz mnie też. Brawa, to była Aleksandra Pisulska w piosence Moja mama jest artystką. Tak już jest, raz noc, raz dzień, to wieczne przemijanie. Świat się zmienia, dręczy głos. Zapraszamy na scenę solistów Agatę Kucyniak i Michała Szarma z zespołem Happy Band. I słuchajcie, będziemy śpiewać piosenkę Włoski Przebój, który na pewno każdy zna, pod tytułem Volarek. Dobranoc, panowie, do słów Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy serdecznie. Już cienie się włóczą wśród jeżyn, wyglądają legendy spod pierzyn. Już noc. Helikopter swój lewej ręki już dziś nie bandażuj. Już noc. Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście pchły na noc. Zapraszamy na scenę Aleksandrę Łyko w piosence Biegnij przed siebie z repertuaru Anny Wyszkoni. Wielkie brawa dla Oli. Noc prowadzę do dnia, zanim z rąk wyfruniesz jak niebieski ptak. Usiądź tu wygodnie, mam kilka rad. Biegnij przed ciebie, uciekaj, zanim złapie cię czas. Biegnij przed ciebie, idź nim zmęczenie. Światła nikogo się nie zatrzyma, straci cię nieraz.
ciebie kierunek, trzymaj z wiatrem lub pod wiatr. Czasu nie oszukasz, dzień wstaje za dniem. Kiedyś i spróbuj powiedzieć to, nim uwierzysz. Kocham, spróbuj uczynić gest, nim uwierzysz. Nic nie warto robić, nic, naprawdę nic nie pomoże. Nie dotykamy liny, słuchajcie!
stopień trudności się zwiększył. Lina jest niziutko, niziutko. Przechodzimy pod liną. Zobaczymy, kto jeszcze da radę. Ale się czołgacie. No jeszcze chwila, przechodzimy, przechodzimy! To jest taka procedura właśnie, że trzeba sprawdzić każdy instrument. Jak chce się śpiewać i grać na scenie, trzeba oczywiście sprawdzić każdy instrument po kolei, jak śpiewa, jak gra, czy nie jest za głośno, czy nie jest za cicho, jak współgra z innymi.